Drodzy kandydaci na mężczyzn, chcę was poinformować, że kobieta jest tak skomplikowaną naturą, że to trudno ogarnąć jest męskim umysłem. Jest to niemożliwe ogarnąć. Natomiast jest kilka zasad, które ułatwiają nam, dają nam możliwość nie dość, że przebywania przez dłuższy czas z tą samą kobietą, to jednak budzenia zainteresowania tejże kobiety. I u kobiety budzimy jej zainteresowanie, szczególnie wtedy, kiedy my się staramy. To znaczy, jeżeli facet się stara o kobietę, to ona jest nim zainteresowana. Jeżeli facetowi się wydaje, że takową kobietę posiadł w całości, stała się jego własnością, to po prostu nie będzie się już więcej o nią starał. No przecież jest jego własnością, jest jego częścią. Jak można się starać o coś, co jest moje? Jak już mam, to już się o to nie staram. No jasne i proste. I dlatego natura to zrobiła w taki piękny sposób, że facet nie ma szansy poznać nigdy kobiety i dlatego zawsze ma tę niepewność, czy ją posiadł. Jeżeli jest przekonany, że ją posiadł, to traci zainteresowanie. Panowie, jeżeli posłuchacie tego filmiku jeszcze ze 3 razy, to może dotrze do was, że bardzo często kobieta robi taki myk z facetem, jak ma go dość, jak ma go powyżej uszu, jak już ma dość tego faceta, to po prostu daje mu do zrozumienia, że stała się jego własnością. I wtedy facet przestaje się o nią starać, a ona ma dość takowego faceta. Jasne? Ja wiem, że to nie jasne, ale na to, żebyście to zrozumieli, to potrzeba naprawdę kilku lat.